Lubsko jest pięknym miastem. Ma wspaniałą starówkę. Ja kiedy przechodzę i patrzę na ozdoby tych kamienic, na te stiuki, na te maszkarony, na te reliefy, na drzwi, to nawet namawiałem kolegę, a sam też w końcu zrobiłem taki rodzaj dokumentacji tego, co jeszcze jest. Baszta jest najstarszą formą zachowaną z XV wieku, natomiast inne zabytki zostały dobudowane, rozbudowywane. Na przykład Kościół Mariacki spłonął w XVI wieku i przez 20 lat odbudowano ten kościół, także dosyć długo. I nie wszystko to, co dziś widzimy, stanowi ten XIII wiek. Lubsko jest bardzo pięknym miastem, malowniczym. Zamieszkuje tutaj 14 tysięcy mieszkańców. Posiada piękną architekturę zabudowy, co widać na przykładach zabytków, które mieszczą się w Lubsku. Jednym z takich najcenniejszych zabytków naszego miasta jest wieża Bramy Żarskiej, którą z tyłu Państwo widzicie. Ta wieża nazywana jest również Basztą Pachołków Miejskich i Basztą Katowską. Uważam, że zabytki fascynują nas, młodych ludzi, dlatego że nie są to rzeczy ogólnie dostępne, że teraz takie rzeczy się nie robi, robi się coś, idzie się w inny nurt architektury, a to, co możemy zobaczyć w Lubsku, jest takim bardzo historycznym i takim uniwersalnym pięknem. Lubsko już w 1283 roku, kiedy uzyskało prawa miejskie, było otoczone murami obronnymi, posiadało dwie bramy. Bramę Żarską i Gubińską. W 1842 roku mury zostały wyburzone, bramy również. I ta wieża, którą widać z tyłu, stanowi jedyną pozostałość po średniowiecznych fortyfikacjach obronnych naszego miasta. Na samej górze znajduje się taras widokowy, z którego maluje się piękna panorama miasta, głównie na starówkę naszego miasta. Jest bardzo ładny widok. W korpusie baszty widać niewielkie otwory, które spełniały funkcję otworów strzelniczych. Dość często malowałem basztę. Malowałem, rysowałem. I powiem tak, bo gdyby to jeszcze raz zacząć rysować czy malować, to ciągle jest ciekawe. Trzeba tutaj być, żeby zobaczyć piękno tego budynku. Tego się nie wyczyta z książek, nie zobaczy się tego ze zdjęć. Przyszedł taki etap fascynacji nad kamienicami w mieście. Bardzo długo ich nie zauważałam. Dopiero kiedy poznałam informacje na ich temat, zobaczyłam zdjęcia z detalami architektonicznymi, uznałam, że to jest perełka, jeśli chodzi o architekturę, o zabudowę Śródmieścia i zaczęłam szukać w tym kierunku. Większość tych kamieniczek ma 100 lat, ale są kamieniczki, które mają po 200, a nawet i więcej. Dlaczego tak twierdzę? Gdyż piwnice tych kamienic są zbudowane z cegły gotyckiej, identycznej, która jest w Kościele Mariackim, czyli można powiedzieć, że nawet podwaliny tych niektórych kamienic mają 500 lat. Jest to najstarsza część miasta i tutaj mamy najwięcej zabytków, najpiękniejszych, najstarszych, obok baszty, zamku, ratusza i Kościoła Mariackiego. Przemysł włókienniczy w Sommerfeld rozwinął się w połowie XIX wieku i przodującą taką rolę właśnie odgrywała rodzina Gallusów, która później wyjechała do Australii. Przodkowie tego właśnie rodu czasami przyjeżdżają tutaj z myślą o odwiedzeniu tej starej kamienicy. Warto zatrzymać się przy kamieniczkach na rynku, gdyż w każdej z nich na pewno jest ukryta historia, są ukryte losy ludzi, którzy tutaj mieszkali. Są to piękne architektoniczne budowle, które zawierają bardzo dużo takich płaskorzeźb, różnych dodatków, szpic z datami powstania, których dziś bardzo mało się widzi, a praktycznie
W ogóle współczesna architektura nie zawiera takich ozdobnych elementów, jakie można zobaczyć właśnie w tych starych budynkach. Pierwsza kamienica, w której otworzono drogerię w mieście Lubsku, to był tak zwany sklep kolonialny, tak kiedyś na te sklepy mówiono. Tutaj, w akurat tym sklepie, oferowano bardzo szeroki asortyment towarów sprowadzanych wtedy z zagranicy. To, co zasługuje na uwagę, to fakt, że jako niejeden z budynków on zachował swój kształt i swoje zadanie po dzień dzisiejszy, bo w miejscu, gdzie znajdował się sklep kolonialny, po dzień dzisiejszy znajduje się drogeria, najstarsza drogeria w Lubsku, która funkcjonuje tutaj od zakończenia II wojny światowej. Znajdujemy się w centrum miasta. Kiedyś była tutaj ulica Popławskiego. Teraz jest deptak. Widzimy kościół mariacki, którego początki sięgają XIII wieku. Jesteśmy na chórze, na którym znajdują się organy wybudowane w 1912 roku przez firmę budowniczego organów Gustawa Hańca z terenu Dolny Chórzyc. Pierwsza wzmianka o organach, trzeba tutaj wspomnieć, sięga już XVI wieku, ale jeśli chodzi o te organy, pochodzą już z roku 1795. Zostały one ufundowane przez aptekarza pana Sztenberga, którego tutaj widnieje tablica pamiątkowa. W 1912 roku organy te rozebrano celem powiększenia chóru i rozbudowy instrumentu, ponieważ tamten był już dość mocno zdewastowany, zniszczony. I po ogłoszeniu przetargu odpowiedzialnym człowiekiem za budowę tego instrumentu, który jest w stanie obecnym, był pan Gustaw Heinz Żar. Powiększył on dawniejszy instrument o skrzydła boczne szafy organowej i stworzył tym sposobem instrument o trakturze pneumatyczno-stożkowej. Instrument posiada 37 głosów skupionych w czterech manuałach. Mieszkam tu, studiowałem w Zielonej Górze, szkołę średnią kończyłem w Zielonej Górze, ale no co tydzień ze studiów nawet wracałem tutaj w celu grania w tym kościele. Tutaj co niedzielę gram i nie ma jakichś dłuższych okresów, kiedy tutaj mnie nie ma. W okresie wakacyjnym, w sierpniu, wrześniu, od 11 blisko lat odbywają się w tym kościele koncerty muzyki kameralnej i organowej. Nie każde miasto jest w stanie sobie pozwolić na takie koncerty. My mamy ku temu warunki, robimy i myślę, że to już będzie na stałe wpisane w nasz kalendarz. Ratusz Miejski w obecnej postaci przejął swój kształt w roku 1580. Po wielkim pożarze miasta z 1496 roku on uległ całkowitemu zniszczeniu. Na miejscu dawnego ratusza wybudowano on obecny kształt przybrał w roku 1580 według projektu włoskiego architekta Antonio Alberti. Jest to bryła prostokątna z czterospadzistym dachem, niezwykle kunsztownie wykończona wewnątrz, jak i na zewnątrz, o czym świadczą chociażby bogate attyki i gzymsy umieszczone na ratuszu. Obrazy artystów ze stowarzyszenia są przekazane do Urzędu Miasta i one znajdują się w tej chwili w takiej galerii piwnicznej w ratuszu. No. Zeszliśmy do piwnicy Ratusza Miejskiego w Lubsku, która jest wykorzystywana przez Stowarzyszenie Malarzy, Rzeźbiarzy i Fotografików MARFO jako galeria, miejsce, w którym wystawiają swoje prace plastyczne przedstawiające nasze
zabytki oraz interesujące miejsca Lubska. Zamek dla mnie ma ciekawą, jakby z odległości, formę, bo jakby jest to bryła budynku poprzedzona takim jakby wjazdem, rodzajem bramy, do której dobudowano jakby, nie wiem, oficyny, czy jak to tam nazwać, jakby takie mieszkalne pomieszczenia. Wjeżdża się na dziedziniec i to jest już takie dość interesujące, że przejeżdża się przez taką bramę, jakby tunel jednocześnie. I często nawet można tak fotografować ten obiekt, że widać ten łuk jakby tej bramy, czy tego tunelu, i przez niego gdzieś tam złapać jeszcze tą wieżę, która góruje nad całością. Jest to miejsce z ukrytą historią, która bardzo pociąga, ale jest to też piękne miejsce architektoniczne. Wokół jest bardzo dużo zieleni. Z powodu usytuowania zamku możemy wnioskować, że był on integralną częścią murów obronnych. Znajdował się jako dołączony obiekt do tychże murów i zawsze znajdowała się tu siedziba lodów, w których posiadaniu było miasto Lubsko. Do roku 1808, kiedy to Fryderyk Wilhelm III wydaje decyzję, taką, która mówiła o tym, iż mieszkańcy zamków, lody feudalne, nie mogą sprawować władzy nad miastami. Wtedy miasto otrzymało swój samorząd, wybrano burmistrza i stało się samodzielnym obiektem. W zamku przez kilkaset lat właścicielami były niemieckie rody feudalne, między innymi Berfeldów, Paków, Kotwiców, i w miarę kiedy te rody przejmowały tutaj władzę, zmieniał się również charakter i wygląd zamku. Pierwsza, najważniejsza przebudowa miała miejsce około 1580 roku i w tej części, w której się obecnie znajdujemy, znajduje się wieża zamkowa, która jest najstarszą częścią zamku, a za mną widać budynek bramny, który pochodzi właśnie z tego okresu. Są to najstarsze elementy zabudowy, ponieważ na początku XX wieku zamek gruntownie został przebudowywany. Z tej starszej zabudowy zachowały się właściwie tylko te elementy oraz fragment murów obronnych, który jest za mną. I to jest właściwie jedyne miejsce w mieście, kiedy można jeszcze te mury obronne oglądać. W 1834 roku miasto wydało pozwolenie na rozebranie tychże murów dla celów prywatnych. To jest rzeczywiście mur, nie chcę przesadzić, ponadmetrowej grubości i wysoki taki może na 3 metry, 3,5 metra, ale we fragmencie, no, jakimś tam tylko, jako gdzieś taka pozostałość po tej bramie, kolejnej bramie otaczającej mury obronne. Jeśli chodzi o zamek, on spełniał przede wszystkim funkcje obronne. Tutaj znajdowali się przedstawiciele rodów, którzy w swojej pieczy posiadali samo miasto i prawdopodobnie około wieku XVI te funkcje zamkowe były poszerzone również o funkcje reprezentacyjne. On stał się po części też nie tylko zamkiem, ale również pałacem. Chętnie bym zamieszkał w takim domu. Znaczy, chętnie bym był właścicielem takiego czegoś. No bo fajne to jest. Jest kawałek dziedzińca, jest duży, piękny park. Pewnie ciężko by było utrzymać i ogrzać samemu taką powierzchnię, ale no generalnie w ogóle stare obiekty, stare zabytkowe budowle są fajne. Ja się dobrze czuję w takiej atmosferze. Przedwojenna nazwa miasta, Sommerfeld, prawdopodobnie wywodzi się ze słonecznych pól, które roztaczały się wokół zamku. Od XIII wieku, mamy potwierdzone to źródłowo, znajdowały się tu winnice, gdzie produkowano na potrzeby miasta i okolicznej miejscowości wino. Sommerfeld, słoneczne pola. Pola, ponieważ nastawione były od strony południowej, doskonale wykorzystano tutaj warunki klimatyczne, naturalne, co pozwoliło uzyskać znaczne dochody z tego rodzaju działalności. Za mną ulica Moniuszki, najwyższy punkt widokowy w mieście Lubsko. Roztacza się stąd przepiękny widok na Śródmieście, piękna panorama miasta obejmująca zarówno tereny położone bardziej na wschód, w rejon miasta Gubina, jak i na południe, w rejon wsi Górzyn.
Ta panorama, która jest widoczna z tej okolicy, powoduje, że bardzo wielu artystów tu przyjeżdża, malują, robią zdjęcia, które później wykorzystują w opracowaniach na temat Lubska. Zapraszamy, zachęcamy, przepiękne miejsce, żeby obejrzeć miasto prawie z lotu ptaka. Pewna transformacja, która zaistniała w mieście, upadek wielu zakładów, które były w centrum miasta praktycznie, które w jakiś sposób, można powiedzieć, kiedyś były atrakcją, a później szpeciły z uwagi na ochronę środowiska, czyli cała masa ilości kominów, które dymiły. W tej chwili postaraliśmy się zorganizować strefę tylko po to, żeby już nie organizować ciężkiego przemysłu transportu w centrum miasta, a poza miastem. Żeby po prostu do pracy blisko tutaj w odległości 2 km od centrum dojeżdżać, od centrum miasta. Nie ma tam zagrożenia ani ekologicznego, ani hałasu, ani specjalnej przeszkody dla mieszkańców miasta i okolic. Wokół jest cała masa kanałów. Te kanały mają swoją specyfikę. Pobudowane zostały zbiorniki retencyjne i tworzą wspaniały system komunikacji takiej wodnej, nie do końca jeszcze wykorzystanej, która na pewno jest perspektywą dalszą tego miasta. To jest aleja platanów, bardzo specyficzne drzewa, które właśnie tracą korę w dziwny sposób. Też taka jest aleja kasztanowa, której kasztany kwitną wtedy, kiedy zdajemy matury. Aleja ma taki swój specyficzny klimat. Można powiedzieć, że trochę paryski, trochę jakby wyciągnięty z małego miasteczka. Bardzo pięknie wyglądają zielone gałęzie, które odbijają się i też zatapiają się w wodzie. Pływają kaczki. No jest to miejsce na pewno wyrywające od takiego zgiełku, od jeżdżących samochodów, od szarych domów. Znajdujemy się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Jest to szkoła, która spełnia to swoje zadanie od sarania, kiedy tylko została wybudowana. Pierwsza wzmianka o istnieniu na tym terenie szkoły pochodzi z końca XIX wieku i była to tak zwana szkoła realna. Budynek wyglądał nieco inaczej niż w tej chwili, ponieważ zakończony był dwuspadzistym dachem. Szkoła została rozbudowana dopiero po II wojnie światowej, kiedy potrzebna była większa ilość pomieszczeń. Teatr zyskał chyba teraz dużą sławę, ponieważ wygraliśmy wojewódzki przegląd teatrów amatorskich i no jednak no, staliśmy się sławni, znaczy tak może zaczęto o nas mówić głośniej, byliśmy w gazecie. Nie wystarczy przejść się radą, powłoczki możesz sobie wziąć. O nie, ty możesz sobie wziąć Jaśka, do którego będziesz się przytulić w spokoju, a prześcieradło zostaw. Jeden właśnie z moich uczniów, ponieważ jak ja wcześniej mówiłam, teatr pracuje od 1994 roku, no tak sobie od siebie rzucił. Powiedział, proszę pani, niech to będzie teatr bez nazwy. No i jakoś tak przylgnęła ta nazwa do naszego teatru. Budzi ogromne zaciekawienie. No jak to, teatr bez nazwy? No teatr bez nazwy. Rozdaje korale czerwone, lasy, maluje kolorami lata. Do odlotu zachęca ptaki znudzone, wiklinowe kosze cierpliwie wyplata. Jest też duży park nasz lubski, który odziedziczyliśmy po ludziach, którzy mieszkali tutaj wiele lat temu. Lubsko leży na terenie, który w 50% jest terenem zalesionym, także tutaj praktycznie jesteśmy otoczeni przez lasy, głównie przez lasy sosnowe. W miejscach bardziej podmokłych, bliżej rzek, strumieni, mamy właśnie lasy grądowe. Ten las, w którym w tej chwili jesteśmy, jest tego przykładem. Tworzy taką jakby otoczkę dla całej architektury. W okolicach Lubska jest około 50% lasów i wód, czyli nie ma problemów zarówno grzyby, jak i ryby. Były czasy, że ten park funkcjonował. Przed wojną była to świetna część rekreacyjna dla miasta. Wczesną wiosną możemy tutaj zobaczyć kobierce, wręcz śnieżycy wiosennej, po przekwitnięciu których powstają kobierce zawilców gajowych i zawilców żółtych. W tej chwili jesteśmy akurat w okresie wegetacyjnym, gdzie królują w runie leśnym zawilce gajowe.
ptaki, które możemy tutaj usłyszeć, to są kosy, zięby, gatunki drozdów, dzięcioły. Również występują tutaj ptaki drapieżne. Możemy nieraz spotkać nawet kanie rudą. Fotografia przyrodnicza jest moim hobby. Jest to sposób mojego relaksu, powrotu sił witalnych i odbudowy. Poza zwykłą przyrodą, z której można korzystać, to przede wszystkim infrastruktura sportowa. Dla mnie jest bardzo atrakcyjna gra w tenisa ziemnego, czy też w piłkę siatkową. Nie mamy problemów. Ilość stowarzyszeń około 70 decyduje, jak dynamiczne jest miasto, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, młodzieżowe, ponieważ dużo inicjatywy właśnie te stowarzyszenia przyjęły do siebie. W związku z tym organizuje się poza sportem również różne społeczne imprezy w mieście, jak i również na naszych wioskach.